Nie będę fantazjował o własnych okolicach kopyta. Co za wejście, co za zwiastun. Dzień dobry, witam was serdecznie w Szumilesie. Piękna pogoda, dzięcioł stuka. Śnieg pada, minus 20 na termometrze dzisiaj rano, a ja was witam w nowym programie, właściwie zapowiedzi programu pod tytułem Harde Kopyto. Co to jest? Już tłumaczę i kiedy będzie się pojawiać. Otóż, tak jak i nowe programy w stylu Eko Żul, który zaraz się też pojawi, jakiś odcinek, no raczej nie będzie to cyklicznie co tydzień, ale mam nadzieję, że mniej więcej raz w miesiącu uda mi się nagrać taki program dla was zmontować i wrzucić. A będzie to program, moi drodzy, o odporności naszego organizmu, o zdrowiu. Oczywiście porady nie medyczne, tylko takie starowiejsko-polskie, można powiedzieć, bardziej przećwiczone na sobie. To muszę niestety podkreślać. Nazwa taka, jaka jest, taką zostawiamy, bo można interpretować harde, no to wiadomo, a kopyto, tak jak już kto lubi. Można swoje tu kopyto nożne, a jak ktoś znajdzie też inne, to inne w ten sposób nazwać, ale zaznaczam, że nie będzie to program tylko dla mężczyzn. Chciałem, wiecie, coś o odporności, ale mówię, już tyle tych tytułów, odporność i tak dalej, że już do zwariowania, także coś dla jaj. Można wymyśleć dla jaj czy kopyta. Sytuacja, jaką mamy teraz i mieliśmy już wcześniej zresztą, no pokazuje nam, że nie możemy liczyć na służbę zdrowia w Polsce, że nie możemy liczyć na polityków, że musimy liczyć sami na siebie. No niestety nie chcę tutaj jakby wszystkich do jednego worka wrzucać, ale no sami widzicie dzisiaj, że służba zdrowia zawsze była u nas kulą u nogi, wielkie kolejki, ciągłe przepychanie się, kto na NFZ, kto prywatnie, strach, że a to nie przyjmą, a to coś tam i tak dalej, czekanie na badania miesiącami, to był standard. Dzisiaj ten standard już się tak totalnie obniżył, że głowa mała, ale niektórzy mówią, że służba zdrowia, jak się nie zrobi tego czy tamtego, to ulegnie zapaści i tak dalej. No, bardzo mnie bawią te teksty, ponieważ ja uważam, że to już dawno temu nastąpiło i naprawdę dzisiaj strach jest chorować. Ludzie siedzą gdzieś w karetkach, nie mogą dojechać, odsyłani ze szpitala do szpitala, bo tylko jedną chorobę się leczy u nas już w Polsce, już się nikt innymi za bardzo nie przejmuje, niestety, więc no, trzeba tutaj zadbać jak najbardziej o siebie, bo jak widzimy, służbą zdrowia w Polsce jest coraz gorzej, no nie można tego podważyć, że coraz gorzej sobie radzi i nie chodzi mi tu tylko o to, że niektórzy lekarze są niekompetentni, bo inni są kompetentni, ale przede wszystkim o zarządzanie tym wszystkim, no to jest fatalnie zarządzane. Cała ta organizacja to jest dramat w Polsce i naprawdę tutaj trzeba być zdrowym, mocno zdrowym, żeby próbować chorować, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji. Operacji sami sobie nie zrobimy, nie dostajemy nic za darmo, wszyscy musimy gdzieś tam w podatkach zawsze za to zabulić, albo jeszcze prywatnie zapłacić, więc jakby tutaj nie ma mowy o wykorzystywaniu systemu jakkolwiek. Ale jednak uważam, że im więcej jesteśmy niezależni od tego systemu, tym lepiej dla nas i też dla systemu. Dlatego, że jeżeli my dbamy o swoje zdrowie, to nie obciążamy systemu leczeniem swojego organizmu i mogą skorzystać ludzie, którzy po prostu zachorowali. I tak powinno to wyglądać. I tutaj będziemy się starali zrobić wszystko, żebyśmy właśnie to harde kopyto mieli, a nie takiego wąsatego Janusza, co już śpi na plaży. Będziemy omawiać tu w programie, co można zrobić, żeby nasz organizm był odporniejszy, bardziej zahartowany, bo to też mnie ostatnio rozśmieszyło, jak pewien, no jak dla mnie pseudonaukowiec stwierdził, że nie da się hartować ludzkiego organizmu. Mam nadzieję, że pobadał sobie różnych morsów, którzy już od dawna uprawiają ten, można powiedzieć, no sport chyba. Może z panem Wimem Hofem proszę sobie porozmawiać, porównać ich organizmy do chociażby kogoś takiego jak ja, kto raz w życiu zamorsował i za przeproszeniem kokosy mi się do środka zassały. No nieważne, nie będę fantazjował o własnych okolicach kopyta, ale
Co za wejście, co za zwiastun. Co jest najważniejsze dla naszego organizmu, jeśli chodzi o odporność, to będziemy omawiać. Przede wszystkim świeże powietrze, ruch, sport jakiś, niekoniecznie wyczynowy, bo to czasami się nie równa wcale zdrowie, i odżywianie. To w jakich, jak dla mnie też to, w jakich warunkach przebywamy, na jakie warunki czasem się narażamy. Oczywiście jestem też bardzo pozytywnie nastawiony do tego, że wy możecie wziąć udział w tym programie i nawet właśnie pod tym zwiastunem napisać coś ciekawego, co uważacie, że dobrze wpływa na odporność. Ja wam oczywiście nie obiecuję, że wasze pomysły wykorzystam, bo nie wiem, czy mi się czasowo uda, może się z niektórymi nie zgodzę, ale jestem otwarty na to, żebyście zasugerowali mi coś. Jeżeli ja tego nie będę znał, ja sobie dużo poczytam i zobaczę. Może mnie przekonacie, może dzięki temu razem zbudujemy ten program z jeszcze ciekawszych odcinków, niż gdybym to wymyślił sam. Ja już jakieś tam swoje pomysły oczywiście mam i jestem przed ich nagrywaniem, realizacją. No i tyle. Aby każdy miał harde kopyto, czy tam w przypadku kobiet co innego, ale nic głupszego już nie wymyśliłem na nazwę tego programu. Naprawdę się starałem. Do zobaczenia. Pa, pa.